łańcuszka, ostatnie, bo wszystkie już tutaj wiatraczki wykonałam, wszystkie ramionka od naszego wiatraka wykonałam, więc teraz chwytam za pierwszy słupek wykonany w tym okrążeniu i zaciskam po prostu nitkę. I teraz muszę się dostać na czwarty słupek wykonany w tym okrążeniu, czyli tak, już dwa pominęłam, drugi, trzeci też pominęłam i zaczynam z czwartego słupka, czyli jest to ten słupek, który jest nad tym słupeczkiem, jak sobie popatrzymy. O, z tego miejsca zaczynam, czyli trzy oczka na pierwszy słupek. I wszystkie słupki tutaj sobie ponawiamy. 25 powinno ich wyjść. Ok, już mam ostatni ten słupek, także trzy pierwsze słupki pomijamy, zaczynamy z czwartego, przerabiamy wszystkie słupeczki i przechodzimy już do tej części narożnej, tej, która jest zwieńczeniem. I tu zaczynamy od nabrania trzech oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy. Nawijam nitkę na szydełko, ponawiam te trzy słupki, które tutaj mam w grupie. Raz, dwa, trzy. Idziemy dalej. Po tych trzech wykonanych nabieram jedno oczko łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko i tutaj na tym małym mostku wykonuję jeden słupek. Następnie znowu nabieram jedno oczko łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko, pomijam ten pierwszy słupek, natomiast na kolej, to znaczy jakby za tym słupkiem, tutaj się wkłuwam, wykonuję słupeczek, nabieram znowu jedno oczko łańcuszka, nawijam nitkę, wracam w to samo miejsce, wykonuję jeszcze jeden słupek, znowu nabieram jedno oczko łańcuszka i teraz pomiędzy kolejne dwa słupki się tutaj zahaczam, wykonuję słupek, jedno oczko łańcuszka, znowu wracam w to samo miejsce i kolejny słupek wykonuję. Jeszcze raz oczko łańcuszka nabieram, nawijam nitkę na szydełko i już na tym mostku z jednego oczka kolejny słupek wykonuję. Oczko łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko i ponawiam te trzy słupki z grupy. I jeszcze przeliczmy, czy wszystko nam się zgadza. Powinno być 6 słupków dodatkowych, czyli tak, trzy słupki mam przerobione z jednej i z drugiej strony, z prawej i z lewej. I teraz po środku też mam 6 słupków, więc wszystko się zgadza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I te słupki są porozdzielane
Każdy z tych słupków jest rozdzielony jednym oczkiem łańcuszka. I teraz idziemy dalej. Znowu nabieram 3 oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko i tutaj ponawiamy sobie te wszystkie słupki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No i kończymy to 5 okrążenie. Jeszcze raz przeliczmy. Musi być po 25 słupków z jednej i z drugiej strony. I tak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 5 dokładnie. I z tej strony to samo, też tutaj jest 25 słupeczków. A my idziemy dalej. I teraz przechodząc do drugiego ramionka, najpierw nabieramy 2 oczka łańcuszka, nawijam nitkę i tutaj na tym mostku robię 3 niedokończone słupki. Raz, dwa, trzy. I w momencie, kiedy mam już 4 pętelki na szydełku, to teraz dopiero je wszystkie razem chwytam i znowu nabieram 2 oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko, pomijam 3 pierwsze słupki, wkłuwam się w 4 słupek, no i po prostu ponawiam wszystkie słupki. Ma ich być 25, czyli dwa ramionka wykonujemy wspólnie, a 2 następne to już samodzielnie. No i tak, liczymy, więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, no i 25, tutaj się wszystko zgadza, nie było pomyłki. O, tak wygląda to połączenie na ten moment. I przechodzimy już na tą górną część elementu, czyli nabieramy 3 oczka łańcuszka, nawijamy nitkę. Na początek ponawiamy te 3 słupki. Raz, dwa, trzy. I teraz nabieram 1 oczko łańcuszka, nawijam nitkę i tutaj pomiędzy słupkami zahaczam i wykonuję pojedynczy słupek. Znowu 1 oczko, nawijam nitkę, pomiędzy kolejnymi słupkami wykonuję słupek, 1 oczko łańcuszka,
nawijam nitkę, wracam w to samo miejsce i wykonuję drugi słupek. O, jedno oczko łańcuszka nawijam nitkę, pomiędzy słupkami umieszczam kolejny słupek. Jedno oczko łańcuszka, nawijam nitkę, wracam w to samo miejsce i wykonuję słupek. Jedno oczko łańcuszka, nawijam nitkę i teraz już pomiędzy kolejnymi słupkami jeszcze jeden słupek. Więc jak popatrzymy, to mamy 6 słupków poprzedzielanych oczkami łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I wszędzie mamy właśnie pomiędzy nimi oczko łańcuszka, więc tutaj też nabieram oczko łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko, no i ponawiam sobie te 3 słupki. O, i teraz już przechodzę na boczną część elementu, więc najpierw 3 oczka łańcuszka na przejście, nawijam nitkę i muszę przerobić 25 słupków. 3 ostatnie zostają nieprzerobione. Ja już mam 2 słupki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, no i 20. O, 21, 22, 23, 24, no i 25. I proszę popatrzeć, zostały mi te 3 słupki. My już je zostawiamy nieprzerobione i teraz już nabieram 2 oczka łańcuszka, nawijam nitkę i zahaczam się na tym mostku, gdzie wykonuję 3 niedokończone słupki, 2 i 3, i na ten moment mam 4 pętelki na szydełku, chwytam wszystko razem i znowu 2 oczka nabieram, nawijam nitkę na szydełku. Na szydełko pomijam 3 pierwsze słupki, wkłuwam się w czwarty i znowu 25 słupków, więc już tego nie nagrywam, bo to jest dokładnie to samo, co przed chwilką tutaj sobie zrobiłyśmy. Więc kończymy te 2 ramionka, a spotykamy się jak zwykle na łączeniu. Piąte okrążenie skończyłam, mam już taki dosyć spory wiatraczek. I teraz jest czas, aby przejść do okrążenia numer 6. Mam tutaj nabrane 2 oczka łańcuszka i chwytam po prostu za pierwszy słupek wykonany w piątym okrążeniu i zaciskam. I teraz znowu muszę się przenieść na czwarty słupek, czyli ten pierwszy już pominęłam, drugi i trzeci. Przeskakuję po prostu oczkami ścisłymi, no i wskoczyłam już na czwarty słupek. Na czwarty słupek i zaczynamy. 3 oczka na pierwszy słupek i dalej sobie ponawiam. Powinno być 22. Mam już 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13. Czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia i tutaj widzę, że wszystko się zgadza, także nie ma pomyłki, bo wyszło mi 22 słupki. Okej. No i teraz idziemy dalej. Nabieram 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Nawijam nitkę na szydełko i ponawiam sobie te 3 słupeczki, które są obok siebie, już na tym łuku górnym. Ok. Jeszcze. Mam 3 słupki. I teraz po tych 3 słupkach nabieram 2 oczka łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko. I jestem na tym pierwszym mostku tutaj wykonanym z jednego oczka łańcuszka. I tu wykonuję słupek. Jedno oczko łańcuszka. Wracam w to samo miejsce. I drugi słupek. O, i teraz znowu nabieram 2 oczka, raz, dwa, nawijam nitkę, pomijam ten jeden mostek i wkłuwam się, to znaczy zahaczam o kolejny, czyli tak naprawdę pomijam 2 słupki, a wkłuwam się za pierwszy mostek za kolejnym, za tym drugim słupkiem i wykonuję słupek. Nabieram oczko łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko, wracam w to samo miejsce i znowu wykonuję słupek. O, i teraz znowu 2 oczka nabieram, nawijam nitkę, pomijam 2 słupki i dopiero za tym drugim słupkiem wykonuję nowy słupek na mostku. Nabieram jedno oczko łańcuszka, nawijam nitkę, wracam znowu w to samo miejsce i wykonuję słupek. Ok, nabieram 2 oczka łańcuszka, nawijam nitkę, pomijam te 2 słupki i na mostku z jednego oczka wykonuję słupek, nabieram jedno oczko łańcuszka, nawijam nitkę, wracam w to samo miejsce i znowu wykonuję słupek. Ostatni element to 2 oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko i ponawiam te 3 słupki, które mam obok siebie i one są bezpośrednio wykonywane, czyli nie robimy żadnego przejścia w postaci oczka łańcuszka. Tak. I to jest w zasadzie cały ten motyw, czyli proszę popatrzeć, mamy 2, 4, 6, 8 słupków, które są porozdzielane jednym oczkiem łańcuszka między sobą, a te grupki dodatkowo 2 oczkami łańcuszka. Także tak to wygląda. No i dalej przechodzimy już na boczny motyw, więc nabieram 3 oczka łańcuszka, nawijam nitkę i tutaj sobie ponawiam słupki na tym bocznym elemencie, na tym skrzydełku. Powinno być 22. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ania, idźcie się bawić gdzie indziej. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. No i 20. I jeszcze 2 słupki muszę tutaj dorobić, do tej grupy.
raz i dwa. Zostały mi trzy słupki. I te trzy słupki już zostawiamy. Tak wygląda motyw. I teraz na przejście wykonujemy sobie najpierw dwa oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę na szydełko i wkłuwamy się tutaj w oczko łańcuszka, gdzie mamy tą grupę z trzech słupków razem chwytanych. Więc tutaj się wkłuwam i wykonuję znowu trzy niedokończone słupki. Raz, dwa, trzy. Jak już mam te trzy niedokończone słupki, czyli w sumie cztery pętelki na szydełku, to chwytam je wszystkie jedną nitką. I to jest jeszcze nie koniec. Dwa oczka nabieram na przejście, nawijam nitkę na szydełko, wracam w to samo miejsce i znowu wykonuję trzy niedokończone słupki. Ok. I znowu mam cztery oczka na szydełku, chwytam je wszystkie jedną nitką. Dwa oczka na przejście, nawijam nitkę i już wskakuję na ten kolejny wiatraczek, skrzydełko, na kolejne skrzydełko, czyli tu pomijam trzy słupki, a wkłuwam się w czwarty. No i dokładnie to samo wykonujemy, co było za pierwszym razem, czyli ponawiamy sobie, powinno nam wyjść 22 słupki. Ja już mam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, no i 22. Ja specjalnie robię jeszcze raz ten motyw, bo jeszcze raz chcę pokazać ten łuczek górny, ale już kolejne dwa motywy będziemy samodzielnie wykonywać. Więc tak jak poprzednio, na przejście 3 oczka łańcuszka. Nawijam nitkę i te pierwsze, momencik, bo coś tutaj, aha, dobra. I te pierwsze trzy słupki sobie po prostu ponawiamy. Raz, dwa i trzy. No a teraz na przejście nabieram dwa oczka łańcuszka. Raz, dwa. Nawijam nitkę i tutaj zaraz za motywem trzech słupków wykonuję słupek, oczko, słupek. Nabieram dwa oczka łańcuszka. Pomijam kolejne dwa słupki, a zahaczam zaraz na mostku o za tymi dwoma słupkami i wykonuję słupek, oczko, słupek. I znowu nabieram dwa oczka, nawijam nitkę, pomijam dwa słupki, a zahaczam się na tym mostku za dwoma słupkami i wykonuję słupek, oczko, słupek. I znowu pomijam, to znaczy nie, najpierw nabieram dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko, pomijam te dwa słupka i proszę popatrzeć, już jestem przed tą grupą z trzech słupków. I tutaj właśnie sobie wykonuję słupek, oczko i słupek. Ok. Momencik. Dobra, mamy. I teraz ostatnie dwa oczka łańcuszka. Raz, dwa. Nawijam, oj, tutaj mam brzydko, muszę to poprawić, bo za bardzo wyciągnęłam to oczko. Więc jeszcze raz. O, teraz jest fajnie. I jeszcze raz dwa oczka, nawijam nitkę na szydełko, ponawiam sobie te trzy słupki, które stoją obok siebie. O.
proszę popatrzeć. Motyw ten narożny, ten górny, ten łuk mamy za sobą i teraz nabieram 3 oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy, nawijam nitkę na szydełko i tutaj ponawiam słupki boczne, czyli 22. Już nie będę może tego pokazywać. W każdym razie ostatnie 3 słupki zostawiamy nieprzerobione i robimy sobie już przejście na kolejny wiatraczek, czyli w postaci tych dwóch grup z 3 niedokończonych słupków i wszystko rozdzielamy 2 oczkami łańcuszka. Także tak sobie działamy dookoła, a my tradycyjnie spotkamy się na łączeniu.